Witam bardzo serdecznie na kanale Sanna i Tarot, Wróżka Fortuna z tej strony. Dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszam do wysłuchania horoskopu dla wodnika na miesiąc październik. Chciałam podziękować bardzo serdecznie za maile, za komentarze przemiłe, za kontakt z Wami, jaki mam, za zaufanie, jakim mnie darzycie. Moi drodzy, dzisiaj będzie rozkład z kart Tarota, będą karty anielskie oraz oczywiście Lenormand. To jest firma Piatnik, wydawnictwo Piatnik. Bardzo lubię te poręczne małe karty Lenormand. Tu jest uzdrawianie z aniołami Doreen Virtue. Piękna pomoc od aniołów. Oraz Tarot Telema Roscarabeo. Piękne karty Tarota. Moi drodzy, zaczynamy. Tarot, proszę, powiedz mi, daj wskazówki, rady, ostrzeżenia dla wodnika na miesiąc październik. Październik dla wodnika. Co w finansach, co w miłości, co w zdrowiu dla wodnika. Zobaczmy. O, bardzo kreatywnie wchodzi wodnik w miesiąc październik. Moi drodzy, bardzo kreatywnie jest energia maga. Także niektórzy z Was będą bardzo kreatywni od początku miesiąca. Będzie wiele możliwości. Także będziecie mieli w drugim tygodniu impas dotyczący firmy Waszej, finansów. Będzie decyzja do podjęcia, nie będziecie wiedzieli, co macie zrobić. Będzie to związane właśnie z Waszą firmą. Pieniądze dobre. Jest również delegacja, może podróż jakaś służbowa, związana właśnie z jakimś celebrowaniem, może odbiór dyplomu dla niektórych, może odbiór jakiejś nagrody. Tu będzie dużo świętowania. Uważajcie na alkohol, drogie wodniki, w tym miesiącu, ponieważ jest siódemka kielichów przy dziewiątce mieczy, aby nie popaść właśnie w jakieś problemy z alkoholem, z uzależnieniem. No nie mówię do wszystkich, ale tu tak coś mi się pokazało. Stabilnie dosyć będzie finansowo. Możecie wygrać jakąś sumę. To nie może być nagroda, może być wygrana, może być jakiś spadek. Pieniądze tutaj spadną Wam z nieba w tym miesiącu, drogie wodniki. Trochę będzie z tym problemu, trochę będzie może nie problemu, ale będziecie jacyś obciążeni sukcesem, że tak powiem, i będziecie chcieli odpocząć na koniec miesiąca, może jakiś urlop niektórzy będą mieli, ale także mniej miłosny ten miesiąc, bardziej zawodowo jakoś potoczy się. Kariera dla Was będzie ważniejsza od miłości w tym miesiącu. Osoby samotne, no, mogą tutaj właśnie być podrywane z końcem miesiąca. Mogą być jakieś kontakty właśnie dosyć szybkie, ale nie należy też za bardzo ufać, bo to raczej długotrwałe jakieś związki tutaj z tego nie wychodzą. Niektórzy z Was mogą też być zaproszeni na uroczystość ślubną. No, możecie być na przyjęciu weselnym też. Może być taka ewentualność. Miesiąc raczej ciekawy dosyć, ale na pewno
Będzie się trochę działo, będzie się troszeczkę działo, ale musicie w zdrowiu uważać na uzależnienia. Jest tutaj parę takich pułapek, które widzę, na zatoki. Jeśli ktoś będzie korzystał z pomocy lekarza, to raczej bym się wybrała do lekarza właśnie prywatnie gdzieś. No i też dużo ruchu potrzeba wodnikowi, bo ruch jest zdrowy, ruch jest dobry i w tym miesiącu jest właśnie pokazane, żeby się ruszyć gdzieś dalej, wyjść z domu, nie siedzieć w niedzielę, tylko wybrać się na jakiś spacer. Moi drodzy, też możecie mieć problemy ze snem. Tu się pokazują, żeby nie martwić się i po prostu wypić jakieś zioła i iść spać wieczorem, żeby się nie zamartwiać, bo tu wychodzi właśnie zamartwianie się dla wodnika. A wodnik, no, może ma jakieś małe problemy, ale te problemy, jeśli są, to są z przeszłości, które trochę się wleką. Są jakieś problemy, były jakieś problemy, ale czasem te problemy właśnie może już nawet minęły, ale wy cały czas myślicie. Zmienić sposób myślenia. No to miałam na myśli bardziej. Dobrze, moi drodzy, zobaczymy w Lenormand kartach, co mówią zmiany. Klucz, bocian i ryby. Nie ma czym się zamartwiać, ponieważ są zmiany. Zmiany dotyczą ludzi wokół was. Jest tutaj energia klucza, czyli to jest nowy początek, rozwiązanie, to jest praca i bezpieczeństwo, które będziecie mieli. Tu mogą być właśnie nowe jakieś projekty dla was z końcem miesiąca, może być jakieś samozatrudnienie. Także może tu właśnie będziecie myśleć nad samozatrudnieniem, nad firmą. Może ktoś z was tu otworzy jakąś nową działalność. Niekoniecznie myśleć, tylko może już ktoś nawet będzie chciał otworzyć, ale będzie właśnie z tym troszeczkę problemów. Ja nie widzę, tak jak gdyby to w październiku, może dopiero w następnym miesiącu. No moi drodzy, tak bym to widziała, a co wam pomoże? Natura. Co was uzdrowi? Idźcie na spacer, głęboko oddychajcie, pełną piersią, to was uzdrowi. Nie siedźcie w domu wolną niedzielę, czy nawet jak macie czas po południu, moje drogie wodniki. Skorzystajcie z natury, skorzystajcie z ostatnich właśnie przed zimą takich jesiennych spacerów. Moi drodzy, tym akcentem kończę horoskop dla wodnika. I zapraszam serdecznie na mój kanał. Pozdrawiam raz jeszcze. Do usłyszenia.